Rodzimy Kościół Polski. Założenia programowe. Rodzimy Kościół Polski reprezentuje wyznanie henoteistyczne, będące formą politeizmu, silnie nacechowane panteizmem. Opiera się ono na przekonaniu o istnieniu Boga Najwyższego stanowiącego absolut, utożsamianego z naturą i otaczającym nas wszechświatem, czy raczej w związku z ewolucją tego ostatniego terminu, z wiecznym, nieskończonym i nieograniczonym metawszechświatem. Przejawami jego poszczególnych aspektów, kolejnymi wcieleniami lub osobnymi tworami boskimi są inni, pomniejsi bogowie oraz liczne istoty duchowe mu podległe. Biorąc pod uwagę, iż różni ludzie na różne sposoby wedle wrodzonych lub nabytych predyspozycji, w tym także wynikających z uwarunkowań kulturowych, mogą starać się zbliżyć do Boga Najwyższego, przyjmujemy, że najbliższym i najwłaściwszym dla Słowian jego imieniem jest Świętowit. Przy czym nie wykluczamy, że dla części rodzimowierców słowiańskich równie właściwe mogą być tu pozostałe imiona ze szczytu panteonu bóstw słowiańskich, szczególnie takie jak Perun lub Swaruk. Nasi słowiańscy praprzodkowie byli czcicielami Boga Najwyższego, któremu na swój sposób cześć oddawana jest także w systemach wyznaniowych innych kultur oraz którego różnie nazywano w językach różnych narodów. Nie imię bowiem, szczególnie to uformowane przez i funkcjonujące powszechnie wśród ludzi, jest tak naprawdę najważniejsze, lecz sam sposób obrany, aby do tego absolutu Boga Najwyższego się zbliżyć. Bóg Najwyższy, niezależnie od miana, pod jakim będzie czczony, zawsze pozostanie bowiem najwyższym, a jego rzeczywiste, prawdziwe imię, o ile takowe w ogóle posiada, zawsze pozostanie poza ograniczoną ludzką percepcją. Wierzymy, iż w takiej postaci, jako wieczny, nieskończony i nieograniczony absolut, w sobie zawierający wszelkie racje swego bytu, Bóg Najwyższy nie może zostać w pełni opisany powszechnie używanymi, subiektywnymi, ludzkimi kryteriami, takimi jak na przykład dalece relatywne pojęcia dobra i zła. Jednocześnie przyjmujemy, iż tym kryterium, choć w różnej skali, podlegać mogą pozostali pomniejsi bogowie i boginie znajdujące się bliżej poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji, przy czym i tu ludzka, subiektywna ocena niekoniecznie w pełni musi pokrywać się z rzeczywistością. Wierzymy również, iż owe pozostałe bóstwa, będące niejako uproszczonymi przejawami Boga Najwyższego, sprawują pieczę nad konkretnymi aspektami związanymi z naturą, z którymi często są wręcz utożsamiane. Stanowić one mogą zarówno poszczególne aspekty natury lub poprzez te aspekty natury mogą przejawiać swe istnienie. Tak politeistyczne pojmowanie bóstwa postrzegane wspólnie, całościowo, również stanowią absolut. W związku z powyższym do RKP należeć może każdy rodzimowierca słowiański, niezależnie od tego, czy w jego poglądach wyznaniowych dominują cechy politeizmu czy panteizmu. Niezależnie od tego, czy przyjmuje taką czy inną koncepcję absolutu lub niezależnie od obranego przez siebie sposobu zbliżania się do niego, o ile uważa się za kontynuatora wiary naszych słowiańskich przodków. Zarówno ci, którzy za absolut przyjmują Boga Najwyższego, henoteizm, forma politeizmu, jak również ci, którzy za absolut przyjmują sumę bóstw, politeizm zasadniczy, lub też ci, którzy za absolut przyjmują cały otaczający nasz świat, naturę, panteizm, a także wszyscy uznający za właściwą jednocześnie więcej niż tylko jedną z wymienionych wyżej koncepcji oraz wszyscy prezentujący wszelkie możliwe stany pośrednie między tymi koncepcjami, o ile zawierać się one będą w założeniach wyznaniowych związku, innymi słowy,
Związek stara się zrzeszać wszystkich tych, którzy niezależnie od obranego przez siebie sposobu zbliżania się do absolutu, czynią to w ramach kontynuacji wiary naszych słowiańskich przodków. Rodzimy Kościół Polski jest związkiem otwartym, nieuzurbującym sobie m.in. w związku z powyższym prawa do wyłączności ani w sprawach osobistej wiary, ani przynależności kościelno-organizacyjnej. Tym samym do rodzimego Kościoła Polskiego przystąpić może osoba formalnie nadal należąca do innego związku wyznaniowego, w tym reprezentującego inny niż rodzimowierstwo system wyznaniowy, formalnie nie wyrzekając się przy tym ani nie wypierając dotychczasowej wiary. Związek nie wymaga na przykład dokonania aktu apostazji, o ile z należytym szacunkiem odnosi się do etnicznych słowiańskich bóstw. Innymi słowy, do rodzimego Kościoła Polskiego należeć może również osoba, która jednocześnie formalnie należy do jeszcze innego związku religijnego, niekoniecznie rodzimowierczego, o ile w opinii tejże osoby nie kłóci się to z obranym przez nią rodzimowierczym światopoglądem. Jako politeiści oraz wyznawcy religii naturalnej nie ograniczamy bowiem nikomu wiary do jakiegoś jednego konkretnego bóstwa, ani tym bardziej nie narzucamy jedynego globalnego, tak zwanego uniwersalnego dla wszystkich sposobu zbliżenia się do absolutu Boga Najwyższego. Uważamy, że można być równocześnie wyznawcą kilku różnych systemów wyznaniowych, jeśli tylko mieści się to w indywidualnej ocenie danej osoby. Tym samym przystąpienie do rodzimego Kościoła Polskiego wcale nie musi oznaczać kategorycznego zerwania z dotychczas wyznawaną religią. Decyzja w tym względzie leży wyłącznie w gestii samego zainteresowanego. Jednocześnie uznajemy, między innymi biorąc pod uwagę, iż powstanie religii nie jest procesem natychmiastowym, a tym samym dany system wyznaniowy najlepiej sprawdza się na terenie, na którym powstał i na którym ewoluował, że najbliższa, naturalna Słowianom jest ich własna etniczna wiara. Przyjmujemy przy tym, że rodzimowierstwo to system wierzeń etnicznych, zarówno minionych, jak i współczesnych, zawsze jednak wyraźnie nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności, zwykle odwołującej się do tradycji przedchrześcijańskich, występujących w obrębie danej grupy kulturowej. Tym samym w przypadku rodzimowierstwa słowiańskiego chodzi tu głównie o odwołanie się do tradycji wspólnot słowiańskich, czasem jednak z elementami opartymi na rodowodzie celtyckim, germańskim, pruskim, czyli dawnych plemion zamieszkujących obecne tereny polskie, a których kultury, dla których wspólnym mianownikiem była świętość natury, wzajemnie się przenikały. Formalnym warunkiem przystąpienia do rodzimego Kościoła Polskiego jest złożenie stosownej deklaracji przystąpienia, będącej równocześnie swego rodzaju wyznaniem wiary. Obok formalnego przystąpienia do związku akceptujemy również tak zwaną przynależność uznaniową opartą o akt wyrażenia woli przez zainteresowanego. Główna różnica między przynależnością formalną a uznaniową polega na zakresie przysługujących w ramach kultury związku praw. Przyjmujemy, że osoby deklarujące przynależność do związku są rodzimowiercami słowiańskimi, o czym przede wszystkim decyduje obrany i realizowany przez te osoby światopogląd wyznaniowy. Ponieważ rodzimowierstwo słowiańskie z definicji wręcz, między innymi przez wyraźnie zaznaczoną etniczność, określa swój zasięg, rodzimy Kościół Polski nie uznaje za konieczne weryfikowania pochodzenia swoich potencjalnych członków. Wyznawcą rodzimego Kościoła Polskiego zostać można bez względu na to, jakiej narodowości przodków ma się w swoim drzewie genealogicznym. Jako że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura. Przyjmujemy, iż Polakiem jest ten, kto ceniąc rodzimą etniczną tradycję, za Polaka się uważa i tak pojmowana polskość,
zastosowana została w nazwie Rodzimego Kościoła Polskiego. Pomimo tego, że jedynym z wymogów przyjęcia deklaracji przystąpienia do związku jest podanie w niej numeru dowodu osobistego kandydata, nie wyklucza to możliwości przyjęcia do związku osoby innej narodowości.